Lizot z kapusty na jelita, no bo to po to jest. Nasze zdrowie mieści się w jelitach. Ono się tam zaczyna i tam się kończy. Jeśli o jelita nie zadbamy, nie zadbamy o różnorodną przede wszystkim dietę, no to będziemy mieli dysbiozę, będziemy mieli problemy. Co to oznacza? Oznacza, że w każdym posiłku, naprawdę przy każdym możliwym oczywiście posiłku, powinniśmy mieć coś kiszonego, coś fermentowanego. Czy to jest cebulka, czy to jest marchewka, czy to jest kiszona kapusta, czy to są ogórki kiszone i tak dalej. Pamiętajcie, to jest niezwykle ważne, tylko to chodzi o to, żeby przy każdym w miarę posiłku były warzywa jakieś, czy nawet owoce, ale fermentowane. To jest niezwykle ważne. Stosowanie, tak jak pan doktor Jaśkowski cały czas mówi, zsiadłego mleka, kefirów, jogurtów, ale no, tutaj one muszą być oparte o prawdziwe mleko, prawda, a nie takie, które zostało spasteryzowane, a teraz zrobili wam z tego kefir. To tak nie.